Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie. Dzisiaj jest jedna wróżba. Nie ma wyboru grup, nie ma wyboru kart, talii kart. Także oglądnijcie ten filmik, kochani, od początku do końca. To dotyczy naszych aktualnych spraw, aktualnych problemów i jak wydarzą się te sprawy dalej. Witam serdecznie moich subskrybentów, witam serdecznie moich nowych widzów. Proszę Was o subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami mojego kanału. Zasubskrybujcie i bądźcie tutaj z nami w mojej grupie. Kochani, cieszę się, że przybywacie, że grupa się rozwija, że jesteśmy tutaj razem, że się wspieramy w różnych emocjonalnych, trudnych sytuacjach. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, prywatne, osobiste. Możecie je nabyć poprzez napisanie do mnie e-maila. Ja Wam oczywiście wyślę, kiedy są wolne terminy, jakie są warunki takich wróżb. Wtedy na wróżby osobiste potrzebuję zdjęcia i daty urodzenia. Wtedy wchodzę głębiej w Wasz specyficzny, osobisty problem. Zapraszam. Proszę Was również, dajcie łapki w górę dla rozwoju mojego kanału. Piszcie komentarze, bądźcie aktywni. Bądźcie tutaj po prostu dla wymiany energii. Bardzo, bardzo aktywni na moim kanale. Piszcie, piszcie, dajcie smajlika, słowo, zdanie, napiszcie Waszą historię. Czytam codziennie i cieszę się, że przybywacie, że jesteście, że po prostu jesteśmy wspaniałą tutaj jednością na moim kanale. Kochani moi, teraz zaczynamy. Jaki temat jest dzisiaj, jaki temat dotyczy nas wszystkich tutaj dzisiaj i jak ten temat rozwinie się w przyszłości, czyli co wydarzy się wkrótce. Zaczynamy. Pierwsza karta, cesarz. W kwestii emocjonalnej jest to być może jakiś silny, bardzo silny mężczyzna, uparty, konserwatywny, trzymający się swoich reguł, swoich norm, swoich wartości, którego jest ciężko być może zmienić. Jest uparty, jest władczy, chce mieć zawsze ostatnie zdanie, chce decydować. Być może z kimś takim macie do czynienia w relacji, w małżeństwie. Być może poznaliście kogoś takiego, kto jest tutaj bardzo władczy, bardzo taki no, męski, ale również bardzo uparty i skostniały, powiedzmy, ale chce imponować tutaj swoją władzą, swoją decyzyjnością. Na poziomie pracy, jeśli pytacie o pracę, to może być Wasz szef, czyli coś, jakieś sprawy zawodowe. Tutaj emocje, wiadomości, które szybko przyjdą, być może spotkanie, emocje w sprawach zawodowych, pieniądze. Tutaj być może jakiś ruch, jakaś akcja, jeśli chodzi o pracę, o pieniądze w sprawach, w zależności jakich w sprawach pytacie. Tutaj jakiś mężczyzna, który niezbyt jest szczery, niezbyt pokazuje szczerą swoją twarz, coś ukrywa, jest po prostu jakiś, nie wiem, albo fałszywy, albo zdradliwy, albo robi Wam intrygi, chce Was wykorzystać, także uwaga, chodzi tu jakiegoś mężczyznę. No i tu jakaś presja czasu, tak? Presja czasu, jeśli chodzi właśnie o sprawy emocjonalne, czy presja czasu, jeśli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe. Myślicie może, że tutaj z czasem, czy lub w najbliższym czasie coś się wyjaśni, tak, w Waszych sprawach. Jeśli pytacie tu o sprawy emocjonalne, relacje i tak dalej, jeśli macie rzeczywiście do czynienia z takim cesarzem, z takim bardzo skostniałym, sztywnym, ale bardzo męskim, władczym mężczyzną, który jest spod żywiołu ognia, tak? I cesarz to też jest zwykle baran, tak? Być może macie z kimś takim do czynienia. To tutaj pokazane jest też w przełożeniu złamane serce, jakiś ból serca, tak? Jakieś może perypetie miłosne lub trójkąt. Także uważajcie, by nie wchodzić w jakieś takie ciężkie, trudne konstelacje. Co wydarzy się wkrótce? 9 monet. 9 monet to sukces. 9 monet to dążenie do sukcesu, tak? Dążenie do sukcesu, dążenie do finansowej niezależności, do stabilizacji, tak? 9 monet to samodyscyplina, że możecie same dążyć konsekwentnie do jakiegoś sukcesu. Niezależnie o co pytacie,
Ta karta jest dążeniem do sukcesu po prostu, ale własna również, tak jak powiedziałam, i dyscyplina, i własna odpowiedzialność jest tutaj bardzo ważna. Także dążenie do sukcesu, dążenie do spełnienia, dążenie do jakichś swoich realizacji planów, celów, by osiągnąć jakiś piękny, wspaniały, no, cudowny sukces, tak? Tutaj jest ten temat, niezależnie czy w relacji, czy w pracy, czy w finansach. Pozytywnie rozwiązane sprawy, bociany przynoszą szczęście, są nadzieją na dobry rozwój spraw. Tutaj powtarza się karta akcji, czyli jakaś akcja, jakieś spotkanie, rozmowy, komunikacja, szybkie tempo załatwiania spraw, rozwoju spraw, tak? Jakieś mosty, które Was gdzieś tutaj zaprowadzą, połączą, być może w sprawach właśnie relacji, spotkanie, sprawy, by po prostu dążyć do spotkania, by nie palić za sobą mostów, żeby dać sobie jeszcze szansę, ale jest również jakieś niezdecydowanie, tak? Uwaga na jakieś zagrywania tutaj, jeśli chodzi o partnerów, tak? Spełnienie marzeń, głębsze uczucia. Także uwaga tylko tutaj, nie wiem, albo wybór jakiś macie przed sobą, podjęcie decyzji, albo uważajcie, by nie zagrywać, tak? Z kimś, czy z ludźmi, czy z partnerem, czy w pracy, by nie zagrywać, by nie przegrać, powiedzmy, tak? Czegoś. Także tutaj spróbujcie dzięki swojej własnej zawartości, dyscyplinie i konsekwencji w działaniu, odpowiedzialności własnej dążyć do sukcesu, do zamierzonego sukcesu, do zamierzonych celów. I tutaj tempo będzie bardzo szybkie. Powtarza się tutaj w tych dwóch rozkładach, w tych dwóch jakby rozkładach kart właśnie ta karta szybkiej akcji, tak? Szybkiej, być może też podróży, być może też jakichś rozmów, które będą Was prowadzić do spełnienia marzeń, realizacji marzeń, do spełnienia swoich założonych sobie celów. Także tego Wam życzę, wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.